Leszczyńscy filateliści spotkali się w ratuszu, raz by podsumować swoje dokonania w 2015 roku, a dwa by przy świątecznym poczęstunku porozmawiać spokojnie o znaczkach i nie tylko. Członkowie Polskiego Związku Filatelistów spotkali się w ratuszu. Wśród gości byli prezydent Łukasz Borowiak i wiceprezydent Adam Mytych. Spotkanie wykorzystano, by porozmawiać o wydarzeniach tego roku, a rzeczywiście był on pracowity dla filatelistów. Na liście wykonanych zadań były wystawy, wydawanie m.in. znaczków i kopert, które były związane z ważnymi wydarzeniami, jak chociażby jubileusz Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie. Filateliści organizowali poczty balonowe. Można powiedzieć, że mieli ręce pełne roboty. Sporo wydarzeń planują na 2016 rok. O tym m.in. rozmawiano w czasie świątecznego spotkania w ratuszu. Był także czas na dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń.